Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Stanisław Kowalski. I dzisiaj nadszedł ten wyjątkowy dzień, w którym jadę nakręcić kangury. Zazwyczaj ludzie idą tutaj zobaczyć kangury po kilku dniach pobytu w Australii, ale mi zajęło ponad półtora roku, żeby wybrać się. Zmotywowałem się dzisiaj, żeby coś nakręcić, kamera jest naładowana, słońce świeci mi na twarz. Oczywiście przygotowałem się już do tej jakże niezwykłej podróży. Mamy moje stare GoPro, ale jeszcze działa. Pokrowiec do GoPro, do tego GoPro, Daniela GoPro, jakby się te GoPro rozładowało, kremniwa, kondony, żelazko, co? Kurwa! Muszę się tylko jeszcze przejechać do sklepu po banany, bo wiem, że kangury lubią banany i wezmę jakieś żarcie na wynos, bo najważniejsze jest to, kiedy chodzisz na siłownię, jedzenie jest najważniejsze, to jest pierwsza rzecz, którą musisz zapamiętać. Białko. Yeah! Thank you, bye. Pierwsze co? Banany. Hello there. Mamy banany. Teraz trzeba ogarnąć jakieś żarcie na wynos. Good, nie? Yes. Dobra, czekam na jedzenie. W tym czasie ustawiłem sobie GPS-a. 150 km stąd. GoPro typu nagrywa trochę dzisiaj. Tyle fajnych momentów, a kamera mi się sama wyłącza. No czemu? GoPro, please, działaj. Działaj, okej? Okay? Nie rób sobie jaj. Dojechałem po długiej podróży. To była moja najdłuższa podróż motorem. 3 godziny, 150 km. A już jesteśmy. I chyba znalazłem swojego przyjaciela. Przychodzi do mnie. Siema, kangurze. Co tam, jak tam? Jak ci mija dzień, powiedz? Mam banany. Chcesz banana? Nie. Ej. Chciałem ci otworzyć tego banana, ale sam sobie poradzisz, widzę. No i patrz. Hey mate. Ej ty. Patrz co mam. Chodź, chodź moja kochana, dam ci mego banana. Nie wiem czy to znam. To dobrze. Uuu, jaki piękny, oj. No powiedz mi, jak ci się skacze na tych nogach, ja to nie wiem. Jaki masz skok? Robisz siady? Ja wiedziałem, co wam przyniesie. Smoguję ci, co? Niom, 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 niom. Widzisz, stary, codziennie przychodzą jacyś ludzie i mnie wkurzają, nie przynoszą jedzenia. No, niom, niom. Tak właśnie. No, ale ty przynajmniej banana mi przyniosłeś, tak?
Zajebiste. Oh yes. Delicja. Delicja chnięta. Ten to już dwa banany odjebał. Aż mu chuj stanął. Twojemu znajomemu chuj stanął, ty. Każdy karmi swoje kangury. Ja tutaj dwa. Tamten jest wielki, uj Jezus. Sorry, panowie, opuszczę was na chwilę. Ej, stary. Przyszedłem tylko powiedzieć, hej, jesteś wielki. O, wyglądasz na groźnego. Jesteś wysoki prawie jak ja. Co myślisz o pisie? To jest dramat, kurwa. O kurde, walka. Dałem jednemu banana i drugi zaatakował. No nie chciałem wywołać walki pomiędzy kangurami. Dobra, mam trzy banany. Wezmę i zobaczycie, jak oszaleją na widok tych bananów. Hey mate, chcesz banana? Nie, nie, masz tego. Ej, mały. Malutki. Ojeju. No weź banana. No weź. Głodny jesteś? To jest dobry banan. To jest dobra rzecz. Da ci siły i mocy. Będziesz wielki? Nie chcesz? A co ty jesteś? Mitaninem? Tylko mięso jesz? No i tak jak mówiłem wcześniej. Przechodzą bez jedzenia. A za darmo to chuja będę tam robił, nie? Pierdolone pedały. Ojej, ojej. Ty też chcesz? Ten jest zbyt wielki. Ten jest zbyt wielki. Krokodyl. Nie chcę mu dawać z ręki. Nie mam więcej, nie przepraszam, no. No co, fajny motor, co? Kupiłem go za 1400. Wiem, no trochę porysowany, ale... No co ja poradzę, no. Ale chodzi jeszcze, silnik jest dobry. Podrapany trochę plastik, ale wiesz. Może być, nie? Co? Chcesz się przyjechać? Na moim motorze? No wiem, Elka jeszcze, no. Ale wyrabiam pełną licencję niedługo, także bez problemu. Ten się zachowuje jak boss tutaj. Największe barki. Tak jest. Uje. Patrzcie na jego nogi. Na jego wielki ogon. Porównaj do tego małego, o. Bestia. Przemyśliłem się trochę w inne miejsce, byłem tam. Ale przyjechałem tutaj, bo tyle bananów tam rzuciłem, że trochę dużych kangurów się pozbierało. A chcę sobie zjeść i popatrzeć z daleka na kangury trochę. Mam swoje tajskie żarcie. Nie wierzę, jeszcze jest ciepłe. A few moments later. Mega dużo ludzi ciągle. Ten jest jakiś samotny. Tam jest pełno kangurów. Ludzie zaczęli je karmić i wszystkie się zleciały. I teraz 3 godziny do domu. 3 godziny, żeby wrócić do domu. Chyba będę się zbierał. Im później, tym zimniej. Lol. Ten kangur ma małego kangura w brzuchu. Czekaj, zbliżenie. Widzicie? Tutaj, o. To jest mały kangur. Matka z dzieckiem. Hej, kolego. Pokażesz mi, co tam masz w brzuchu? Mam banana. Mam banana. Nie, już więcej nie mam. Przepraszam. Ten, no. Rzuciłem ostatniego banana, jakiego miałem. I to się stało. Powinienem go trzymać w ręku. Ej, uspokój się. To jest matka. Matka tego dziecka. Jeśli mogę zobaczyć dzieciaka, to bym był wdzięczny. Om nium 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 nium. Niocio. Co tam, martka? Nie mam nic, panowie. Spokój, spokój. Ma tutaj małego. Tylko nie wiem, zwaliłem trochę akcję, powinienem trzymać tego banana w górze. Tu. Wow. Poleciały. No i to tyle. Spilmowania kangurów. Dobra. Spadam do domu.
Niestety moje GoPro już trochę jest stare. Takie widoki były po drodze, ta kamera niestety się co chwilę wyłącza. Także wsadzę teraz do Daniela kamerę, swoją pamięć. I mam nadzieję, że coś nakręcę. Zrobię to i wyruszę do domu. Dobra, jestem gotowy, żeby wyjechać. Założyłem dodatkowe spodnie, a drugą bluzę, bo jest trochę zimno. 3 godziny do domu. Kangary się tutaj chillują. Niestety ten motor jest strasznie głośny. Dlatego trochę popchnę go, żeby ich nie wystraszyć za ludzi. No sam bym tego nie chciał. Także popchniemy. Meet the Flintstones, they're the money. Co tam mordo? Jadę do domu, Ela. Pa. Coś pięknego. Wow. Chcę fotę. Koniecznie. Chcę fotę koniecznie. O kurwa. Dobra, wróciłem do domu. Panowie są na chacie. I to tyle, jeśli ci się podobało. Zalajkuj, zasubskrybuj i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Hehehehe